Dziś jest środa, 20 maja 2015 roku. W Coast to Coast, witają Was. Piotrek Zarechta, Krzysiek Uzdowski i Karol Milcarz. Znowu jesteśmy w trzyosobowym składzie. Wraca do nas Piotrek. Zaczęliśmy finały konferencji. Poza tym ostatniej nocy odbyła się także loteria draftu i oczywiście to będą dwa tematy dzisiejszego Coast to Coast. Zaczniemy od meczu w Oakland. Piotrek, tak od Ciebie zaczynając, bo nie było Cię przez dwa odcinki. Czy ten mecz daje nadzieję, szczególnie dla Houston, na dłuższą serię i dla nas, szczerze mówiąc, bo przewidywania były takie, że ta seria raczej będzie szybka. Czy tu jest nadzieja na to, że jednak zobaczymy 5, 6 czy więcej meczów? Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim Houston zagrali z podobnym zębem jak w spotkaniu numer 7 z Clippersami. Na podobnym poziomie zaangażowania. Oczywiście nie mieli aż tak dobrej skuteczności jak wtedy. Zabrakło paru rzeczy w ich grze. Zabrakło przede wszystkim zdrowia Dwightowi Howardowi, który w pierwszej kwarcie już zderzył się z Joshem Smithem i później do końca spotkania odczuwał skutki tego zderzenia i ma problem w ogóle z lewym kolanem. Ale wydaje mi się, że szansa na więcej niż 5 spotkań jest. I naprawdę solidnie wyglądali dzisiaj Houston Rockets. Wydaje mi się, że to będzie dobra seria, w przeciwieństwie na pewno do tej, która nas czeka w konferencji wschodniej. Przynajmniej mi się tak wydaje. To ciekawy typ, ale rzeczywiście, Krzysiek, jak myślisz, jaki to będzie miało wpływ, jeżeli Dwight Howard będzie, nie wiem, na 50% albo nie będzie mógł grać? Dzisiaj taka statystyczna ciekawostka, kiedy Dwight Howard był na boisku, to bronił obręcz na poziomie 33%, kiedy go nie było, reszta zespołu na poziomie 42-43%, więc to było dosyć zauważalne. Czy jednak masz inną opinię, że Houston jest w stanie grać po prostu niżej i jakoś sprostać wyzwaniu? Nie wydaje mi się, żeby Houston było w stanie grać niżej. Widzieliśmy to chociażby pod koniec czwartej kwarty, gdy na parkiecie znajdowali się jednocześnie Terence Jones i Josh Smith i według mnie wyglądało to bardzo nieciekawie, ale no, odpowiedzią może być Clint Capela, tak, który wczoraj zagrał świetne spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie. Fantastycznie doskakiwał do strzelców na dystansie i też świetnie bronił, zarówno pod obręczą, świetnie zachowywał się w ataku. Więc jeśli Dwight Howard będzie miał jakieś poważniejsze problemy zdrowotne, to może być odpowiedź Houston Rockets, ale to też jest bardzo ryzykowna odpowiedź, no bo jednak czy pierwszoroczniak będzie w stanie pociągnąć swoją drużynę w finale konferencji? Ja się niestety obawiam, że nie. I tak jak Piotrek mówił, że ten mecz numer jeden dał nam nadzieję na jakąś serię, to ja właśnie przez tą kontuzję Dwighta Howarda powiem, że nam nie dał żadnej nadziei, bo jednak bez Dwighta moim zdaniem Houston, nawet z Dwightem, który gra na 50-60%, Houston nie mają szans w Golden State Warriors, bo grając przeciwko Golden State Warriors musisz grać na 100%. Tak, no i rzeczywiście tutaj była główna przewaga, jeżeli mielibyśmy jakieś upatrywać przewagi, no to może Dwight Howard, tak? Andrew Bogut grał dzisiaj słabo, szybko złapał faule i właściwie grał bardzo mało minut, bo nie wiem ile łącznie zagrał, 16 minut w tym meczu zagrał Andrew Bogut. Oczywiście mogą próbować Houston grać niżej. Houston, kiedy jeszcze Dwight był na boisku, oni mają dużą wszechstronność, o tym mówiłem w zapowiedzi tej serii, że obrona pick and rolli będzie kluczowa i bardzo dobrze sobie radzili Houston Rockets, szczególnie na początku meczu, bo mają atletyzm, nawet z Joshem Smithem, Terence'em Johnson, Dwightem, mają Trevora Ariza i to był problem. W okresie tym 17-minutowym, na początku meczu, kiedy wyszli na to 16-punktowe prowadzenie, pozwalali tylko na 33% spod obręczy trafiać Golden State Warriors i wyszli na to prowadzenie i te switche dawały duży efekt, bo nawet Jones, Josh Smith czy Capela potrafi bronić na obwodzie i to coś dawało, ale jeżeli nie będzie tego balansu i nie będzie Howarda i przez cały czas będą musieli tak grać, to po prostu tej energii może zabraknąć. Co jeszcze o Houston? James Harden. James Harden nie zawiódł dzisiaj, Piotrek, nie? Wiesz co, mnie trochę zawiódł. Trochę jednak ci zawiódł. Powiem wam dlaczego. Oczywiście pod względem indywidualnym zagrał bardzo dobrze, ale niestety ten fragment na początku czwartej kwartki, gdy on grał izolację za izolacją, wydaje mi się, że on w tym momencie trochę za bardzo zamroził swoich kolegów z drużyny. Trochę za bardzo ostudził ich i gdzieś tego później moim zdaniem zabrakło w pewnym momencie, tak? Bo okej, fajnie się to oglądało, ten pojedynek strzelecki. Fajnie się oglądało, jak James Harden niszczył na koźle, czy to podszedł Draymond Green, czy to podszedł Klay Thompson. Natomiast, tak jak mówię, Houston Rockets najwięcej zyskiwali w momencie, kiedy James Harden kreował swoich partnerów.
to kreowanie partnerów pozwalało też jemu później znajdować łatwiejsze pozycje do rzutu, a te pozycje, które on znajdował w czwartej kwarcie, były bardzo trudne mimo wszystko. Mimo tego, że on ogrywał tego Thompsona, że on rzucał te punkty, to były bardzo trudne pozycje i wydaje mi się, że największą przyczyną porażki Houston Rockets był w tym spotkaniu Kevin McHale. Kevin McHale, który moim zdaniem podejmował złe decyzje. Po pierwsze, nie potrafił zaordynować takiej zagrywki, w której Dwight Howard dostawałby piłkę 1,5-2 metry od kosza, a nie 3-4 metry od kosza. I nawet te 7 rzutów Howarda, które on oddał, czyli niedużo, to te niecelne rzuty były zbyt daleko od kosza oddawane. On odrzucał chyba nawet pół haki spoza trumny. Więc to jest jedna rzecz. A druga, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dzisiaj tyle minut dostał Terence Jones, a tak mało dostał Clint Capela. Tak. Jak najbardziej okej, Terence Jones rozszerza. Ale on dzisiaj nie rzuca. Miał okazję do rzucania, ale nie chciał rzucać. Dokładnie. I to mnie najbardziej boli, tak, że postawił na Terence'a Jonesa po to, żeby rozciągać tę obronę, a jak Terence Jones dostał piłkę na obwodzie, to nie rzucał. Ale ja się nie dziwię, bo Terence Jones w swojej karierze w playoffach trafił chyba 2 na 30 trójek, czy 2 na 25. Więc no okej, to nie rzuca, no to ale po co trzymać w takim razie takiego zawodnika, jak Capela był ewidentnie zawodnikiem, jeżeli nie plusowym, to zerowym, a bardzo plusowym zawodnikiem był kolejny raz Pablo Prigioni. Też tak. Jego minut trochę mi brakuje, bo Prigioni okej, może odstawać fizycznie, może nie nadążać szybkościowo za Stephenem Karym, ale jest tak cholernie sprytnym, doświadczonym zawodnikiem, że on się tak ustawi, że on znajdzie coś pozytywnego, no i znalazł plus 10-15 minut gry. Tak. Najlepszy plus minus w Houston Rockets i to co mówisz, James Harden, który jest facilitatorem takim, czyli wspomagaczem, podaje, no jest lepszym zawodnikiem w tym okresie właśnie, kiedy osiągnęli tą przewagę. James Harden miał zdobyte tylko 2 punkty, 2 rzuty oddał, 1 na 2 i 6 asyst, 2 przechwyty plus 14. Tak w ogóle na przestrzeni całego meczu z jego drive'ów czy z jego izolacji było dużo punktów, z jego drive'ów było aż 15 drive'ów, aż 24 punkty dla jego drużyny. Jeżeli chodzi o podawanie, więc potrafił kreować. Tego w końcówce Krzysiek też zabrakło, bo Klay Thompson wykonywał solidną pracę na Jamesie Hardenie i to podkreślali gracze Warriors, chociażby Stephen Curry, że po prostu no, grał izolację, Harden nie trafiał swoje rzuty, ale nie mamy nic sobie do zarzucenia w tej kwestii. Znaczy tak, ja się troszeczkę muszę z wami jednak najpierw nie zgodzić, bo to co mówiliście, że James Harden trochę zamroził atak Houston Rockets w drugiej połowie. Mi się wydaje, że James Harden był jedynym zawodnikiem, który trafiał jakiekolwiek rzuty w tej drugiej połowie, bo on był 9 na 13 w te ostatnie 24 minuty, a cała drużyna była 8 na 30. No to sorry, w takich chwilach, gdy na mnie idzie, no to oddajemy piłkę do gościa, który jest naszym najlepszym zawodnikiem i niech on nas trzyma w meczu. No i Harden trzymał Houston Rockets w meczu i wielki szacunek dla niego za to, bo no, ja też nie jestem fanem Jamesa Hardena, ale według mnie naprawdę te minuty w drugiej połowie to były jego być może najlepsze minuty w jego karierze w playoffach. Ja tutaj stanę tak po środku, bo rzeczywiście James Harden doprowadził przecież do tego remisu w końcówce 97-97. Później problemem Rockets były nawet nie trafione rzuty Hardena, tylko straty. Tak? Miał stratę sam James Harden przy podaniu, miał stratę Josh Smith, który nie złapał piłki, potem poszły akcje. Też Harden popełnił jeden błąd w obronie, kiedy pamiętacie jak Barnes wszedł i wsadem skończył, to też była rola Jamesa Hardena, szczególnie bez piłki, żeby kontrolować to, co się dzieje. On nie kontrolował, zrobił taki niemrawy closeout, Barnes po prostu przebiegł obok niego, zrobił wsad, było 99-97. Potem zaczęły się te problemy ze stratami i skończyło się serią, gdzie Warriors wyszli na 9, a potem na 11-punktowe prowadzenie, najpierw po tym layupie Kerego po scysji między Draymondem Greenem, który specjalnie przewrócił się na Trevora Ariza. Nie wierzę, żeby nie zrobił tego specjalnie. Bardzo sprytnie Draymond. Jeszcze go przytrzymał potem. Jeszcze go przytrzymał. To było bardzo, bardzo po weterańsku. Tak, świetnie w ogóle to zrobił. Chwila o Golden State Warriors, bo mówiliśmy dużo o Houston Rockets. Dobry występ Hardena w czwartej kwarcie, ale Steph Curry na przestrzeni całego meczu zagrał jeszcze lepiej. 34 punkty. Jedyny gracz w historii NBA, który w playoffach w 3 meczach pod rząd trafia 6 trójek. Nic dodać, nic ująć, Piotrek. No nie, no to w ogóle to jest, jak mówi reklama, to jest zupełnie inny poziom. Także nie, no Steph Curry zagrał fantastyczne spotkanie. Naprawdę fenomenalne spotkanie, ale to by nic nie dało, gdyby nie wsparcie Shauna Livingstona. Tak. Moim zdaniem bohatera tego spotkania. Tak? To już jest taki moment w sezonie, kiedy
nie decydują tylko i wyłącznie gwiazdy, ale kiedy decydują bardzo często właśnie występy zawodników, o których się nie spodziewaliśmy, że zagrają dobrze. Tak jak siódmy mecz półfinału w konferencji to był bohater Pablo Prigioni, w szóstym George Smith i Corey Brewer. Tak teraz zdecydowanie Sean Livingston, to on poprowadził ten run w drugiej kwarcie. On był wtedy bardzo skuteczny, rzucił rekordowe w karierze chyba 18 punktów w playoffach. Także naprawdę Sean Livingston tutaj, to on był moim zdaniem bohaterem i tym X-faktorem na pewno, jeśli chodzi o to zwycięstwo w meczu numer jeden. Oczywiście to nie umniejsza w żaden sposób zasług Curry'ego, który był fantastyczny. Ale też podkreślmy prawie triple-double kolejne Draymonda Greena i świetna praca w obronie, przede wszystkim pod koszami. Także to też bardzo pozytywne i optymistyczne dla Golden State Warriors. Mają mnóstwo miejsca do poprawy. Mają tak, ogromnie jeszcze... dużo miejsca do poprawy. Klay Thompson, Andrew Bogut. Tak, jeszcze też brawa dla Steve'a Kerra, bo on w pierwszej połowie starał się grać wysokim składem. Wychodził na boisko chociażby David Lee, ale w drugiej połowie grał nawet Draymondem Greenem na centrze. Jest taka statystyka z tego meczu. Draymond Green na pozycji środkowego grał w tym meczu 16 minut. W tym czasie Warriors byli plus 18 i zdobyli aż 47 punktów. I to jest coś, na co Houston Rockets nie mieli żadnej odpowiedzi. Sam Draymond Green chyba powiedział, że jeżeli Houston chce grać wysokimi i trzymać ich wysokich przy tym niskim line-upie, to po prostu będzie rough dla nich. I to było bardzo rough. Historia w ogóle NBA w tej chwili, ale tej serii, to są te niskie line-upy z Seanem Livingstonem grającym na pozycji 2-3, właściwie to już bez różnicy, czy jak jest Steph Curry, Klay Thompson, Sean Livingston, Harrison Barnes na czwórce i na piące jest Draymond Green, gdzie Sean Livingston jest wspólnie z Draymondem Green najwyższym zawodnikiem na boisku w ekipie. Oczywiście Charles Barkley i Shaq się pokładają po prostu, ale myślę, że też by mogli zostać pokonani nawet w swoim prime. Przez taki line-up mieliby problemy. Sean Livingston w tej serii, kiedy skończyli pierwszą połowę Golden State Warriors, skład 25-6, zdobył 10 punktów, w ogóle 14 w drugiej kwarcie, 18, jak mówisz, w całym meczu. Houston do tego ranu właściwie nie traciło piłek. Później ta szybkość plus przechwyty i szybsze przejście do ataku to po prostu dla nich problem. W ogóle nie mam tej statystyki, ale gdybym sobie ją robił, może w meczu będę ją robił. Jeżeli jest olbrzymia dysproporcja, jeżeli Houston udawało się wrócić do obrony i było half court offense, to Houston broniło na bardzo, bardzo dobrym procencie, ale nawet kiedy Houston jeszcze prowadziło w tym meczu, to spora część punktów, jeżeli nie większość punktów Golden State Warriors była w szybkim ataku, może nie w fast break, ale w takim transition, semi-transition. Tutaj to też było w zapowiedzi, to będzie problem dla Houston Rockets i tego nie da się po prostu wyeliminować. Z Dwightem czy bez Dwighta po prostu nikt nie jest w stanie tak biegać z Golden State Warriors. Ja jeszcze tak na koniec podbiję pochwałę tą od Krzyśka dla Steve'a Kerra, bo to ewidentnie jest przede wszystkim jego zasługa, że Warriors zmienili to ustawienie, tak wrócili do tego, które wydaje mi się nie pamiętam jakie są statystyki line-upów sezonu zasadniczego, ale obstawiam, że to jest jedno z najlepszych, ta piątka właśnie z Livingstonem, z Greenem na centrze. I tak mnie wczoraj ubodło, bo obejrzałem sobie akurat pierwszy mecz finał w konferencji z 96 roku między Orlando Magic i Chicago Bulls, gdzie najlepiej Chicago Bulls grali z Dennisem Rodmanem na centrze. I takie mam wrażenie, że Steve Kerr coraz częściej właśnie wynajduje takich zawodników u siebie, którzy mają podobne role, jak właśnie wtedy w Chicago mieli zawodnicy, czyli Draymond Green takim jest graczem momentami pomiędzy Dennisem Rodmanem a Scottie Pippenem. Pippenem, jeśli chodzi o rozgrywanie i bronienie graczy obwodowych. Z kolei Sean Livingston to jest taki typowy Ron Harper dla mnie. I naprawdę fajnie się to ogląda i tutaj wydaje mi się, że Steve Kerr mnóstwo czerpie z tamtych czasów. Taka dygresja. Czyli jeżeli chodzi o pojedynek trenerów, wyraźny zwycięstwo Steve'a Kerra, ale też nie jakoś nie zaskakuje specjalnie. O tym, że o Kevinie McHale'u jakoś źle się ostatnio nie mówiło, pomimo że to była taka tradycja dosyć swojego czasu. Ale zobaczymy, czy jest w stanie coś Kevin McHale na ten mecz numer 2 wymyślić. Zakładając, że Dwight, ja myślę, że on będzie, ale nie będzie grał na 100%. To może być chyba, może i czymś nawet gorszym niż w ogóle brak Dwighta w ogóle. Bo to... A czy zakładamy fan klub Clint'a Capelli? Bo tak kurczę trochę za mało o nim powiedzieliśmy, tak mi się wydaje. Tam no mało, gdzieś w jednym trafił jeden zdaniu. Na dwa wolne. Właśnie, plus w ogóle dla obu trenerów nie było haka.
tylko raz był hakowany Clint Capela i to nie przeszkadzało, więc całe szczęście nie było tego. Mieliśmy dobrą płynność gry, więc cieszmy się z tego. Nie cieszmy się z tego, że Reggie Miller jutro będzie komentował z tego coś. Ale będzie Chris Webber też komentował. No będzie Chris Webber, ale będzie też Reggie Miller, czyli to się będzie tak. Ale miejmy nadzieję, że Marv Albert z Chrisem Webberem gdzieś tam zakrzyczał Reggie'ego Millera, więc tyle dobrego. To jest możliwe, to jest możliwe. Tyle o tym meczu. Przejdźmy do drugiego tematu. Tutaj myślę, że Piotrek będzie królował. On lubi takie tematy. College, draft, loteria. Nie wiem, jak zadać się pytanie, ale Minnesota miała największe szanse chyba. Tak? Na pick numer jeden. To jest pierwszy raz od, nie pamiętam już kiedy, od dawna, że ten zespół z najlepszymi szansami wygrywa. Piotrek, pytanie do ciebie jako człowieka, który obejrzał na pewno milion meczów NCAA w tym sezonie. Minnesota Timberwolves with the first pick. Select kogo? Piotrek zniknął. Nie mam zielonego pojęcia, kogo oni wybiorą. Natomiast ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to będzie taki, niezależnie kogo oni wybiorą, bo gdzieś tam się obstawia, że to będzie któryś z zawodników wysokich, na przykład Jahlil Okafor, to wydaje mi się, że po prostu będzie to zawodnik, który bardzo dużo będzie się uczył od Kevina Garneta. I to jest pierwsza rzecz, z której się bardzo cieszę, bo to będzie nauka nie tylko samej koszykówki jako takiej, ale przede wszystkim podejścia do sportu, bo pewnie widzieliście, wczoraj się pojawił chyba na Bleacher Reporcie tekst odnośnie całej kariery Kevina Garneta i tego, w jaki sposób on zmieniał szatnie przede wszystkim zespołów, do których trafiał. To tutaj wydaje mi się, że to jeżeli Garnet nauczy odpowiedniego podejścia Jahlila Okafora i pozostałych graczy Minnesoty do gry w koszykówkę, to możemy szybko zobaczyć Minnesotę w playoffach. A druga rzecz to trochę taki uśmiech losu wreszcie do Timberwolves, bo oni dotychczas w NBA są chyba, nie wiem, 28 sezonów czy 27, z czego ponad połowę zdecydowanie byli w loterii i nigdy nie trafili jedynki w drafcie, już parę razy byli na szarym końcu NBA. Więc to taki trochę uśmiech losu, taki trochę ukłon od strony NBA. Wiadomo, trzeba było nagrodzić najpierw Cleveland Cavaliers za to, że stracili LeBrona Jamesa, to teraz trzeba nagrodzić Minnesota Timberwolves za tą pozytywną historię i powrót Kevina Garneta. A druga pozytywna historia draftu to Lakers z dwójką. Także jestem ciekawy, kogo wybiorą i jak źle wybiorą. Bo to, że źle wybiorą, to jakoś takie mam ciche przeczucie, że to jest pewniak. Właśnie, ale dobrze jest to, że Minnesota ma bardzo małe szanse, żeby to zepsuć. Bo wybory Minnesota tego na pewno nie zepsuje. Były bardzo, bardzo wątpliwe. Wydaje mi się, że wybór albo Karla Townsa, albo Jahlila Okafora to jest strzał w dziesiątkę. I dla Minnesota, i dla Lakers. Bo też mi się wydaje, że jednak Lakers wybiorą kogoś z tej dwójki, czyli tego ocalałego po wyborze Minnesoty. Wątpię, żeby ktoś tam się bawił w D'Angelo Russella, który pewnie pójdzie do Sixers, moim zdaniem. To też będzie dobry wybór. Najgorzej mają oczywiście Knicks. No właśnie, ciekawe, kto trafi do Knicks. Nie wiem, ja nawet nie śledziłem z jej podobnym. Ja nie powiem, kto trafi do Knicks. Kto trafi? Frank Kamiński? Nie, do Knicks trafi gość, który pójdzie w wymianie za czwarty numer draftu. Tak. Ja obstawiam, że Phil Jackson będzie mocno tutaj walczył o wymianę i będzie chciał kogoś w ten sposób do zespołu dołączyć, od razu gotowego do gry, a nie będzie chciał czekać na gracza, który się rozwinie. No, w sumie. To na pewno. Ale wydaje mi się, że piki z draftu już nie mają takiej wartości, jak miały kiedyś. Sam Chinki zła. Właśnie nie, wiesz co, chodzi mi o te czołowe piki. Chodzi mi o te czołowe piki, które kiedyś można było wyłowić, powiedzmy. A propos właśnie... Wydaje, że dużo można wyciągnąć. A propos wyboru numer 3 i Philadelphia 76ers, nie wiem, kogo wy obstawiacie? Ja obstawiam, to co mówiłem poza anteną Krzyśkowi. Jeżeli ktokolwiek z top 5 złapie kontuzję i nie będzie ten, to na pewno go wybiorą. Jeszcze wyślą do Europy na 3 lata, żeby nie przyjeżdżał, naprawdę. Więc ja myślę, że ja się nie dziwię, jak Emanuela Mudiaja wybiorą, bo on przecież grał w Chinach, jest kontuzjowany, znaczy może już nie jest kontuzjowany, ale był kontuzjowany przez większość sezonów. Już nie jest, ale znowu może być. To jest idealny wybór dla Philadelphia 76ers. Albo wybiorą... Tym bardziej... Nie wiem, może tym bardziej... Łotysza, tak? Może też nie przyjedzie. Tak.
ale tym bardziej właśnie ten mood jaj pasuje, że sam Chinki jako jedyny przedstawiciel NBA był osobiście w Chinach, żeby oglądać, jak on gra. Inna sprawa jest taka, że rzeczywiście ten mood jaj był bardzo dobrze oceniany od początku. Ja pamiętam Sebastian Hetman z szóstego gracza, bardzo go wychwalał od samego początku też i bardzo ubolewał na to, że mood jaj złapał kontuzję. No ja się nie zdziwię, że jeżeli on rzeczywiście trafi do tej Filadelfii, no bo tam zbierają zawodników z dosyć pokaźnymi przeżyciami, jeśli chodzi o kontuzję. Nie wiem, może po prostu potrzebują sobie dobrą kartotekę, nie wiem, chcą poprawić stan szpitali w Filadelfii, w Pensylwanii, ogólnie w stanie Pensylwania, żeby było, nie wiem, więcej przychodów z tego, że mają, nie wiem od czego to zależy. No sam Chinki jest dziwny. Generalnie, jeżeli Filadelfia by go Mudiaja nie ściągnęła, to jeżeli Philowi Jacksonowi nie uda się zrobić trade, to myślę, że Mudiaj może trafić do Knicksów. Wysoki, rozgrywający, z umiejętnościami do podawania, myślę, że byłby w miarę by pasował, ale tak jak mówię, rzeczywiście może będą chcieli kogoś wyciągnąć, tylko czy ktokolwiek będzie chciał polepszyć humory Knicksom, bo tak myślę, że ludzie nie chcą tradeować z Knicksami. Chociaż nie chcą, bo w sumie Knicksi. Ale no nie wiem, czy ktoś. Czy... Ale kogo jesteś w stanie wyciągnąć za czwarty pick w drafcie? Nie mam pojęcia. Piotrek, czy jesteś w stanie wyciągnąć zawodnika, który jest. Jeszcze kogoś, kto chce grać w Knicksa, to nie jest już takie oczywiste, że wszyscy chcą grać. Ja myślę, że przede wszystkim jest w stanie wyciągnąć graczy do pierwszej piątki, ale graczy taki trzecia opcja gdzieś. Trzecia opcja w ataku, to jest max, co jest w stanie wyciągnąć Phil Jackson za ten swój czwarty pick. Jeszcze pytanie, z kim będzie próbował się dogadać, tak? Kogo będzie chciał wyciągnąć. Jeżeli na przykład udałoby mu się w jakiś niesamowity, cudowny sposób wyciągnąć jako wolnego agenta Marka Gasola, to wtedy z automatu ten czwarty pick w drafcie robi się. Ja wiem, Krzysiu, nie. Ja ci też tego nie życzę, bo ja nie chcę Marka Gasola w Nowym Jorku. Ja bardzo kibicuję Knicksom, ale akurat Marka Gasola tam nie chcę. I powiem tak, jeżeli. Mówię o typie zawodnika, tak? Jeżeli Mark Gasol, LaMarcus Aldridge, inny zawodnik o takim potencjale, o takim statusie, powiedzmy, gwiazdy w NBA, przyjdzie jako wolny agent, to wtedy Knicks mogą handlować tym swoim czwartym pikiem, ale wtedy będą musieli handlować dopiero w połowie lipca, tak jak to zrobili Cleveland Cavaliers z Andrew Wigginsem, wymieniając go na Kevina Love'a. Tak, tylko jeszcze trzeba pamiętać, że będą chcieli ściągnąć kogoś takiego porządnego, no to jeszcze by musieli coś do tego dołożyć, a nie za bardzo, nie wiem, co oni mają. Żeby się przynajmniej salary zgadzało i tak dalej. Chociaż to jest bardzo skomplikowane, szczególnie w off-season, gdzie te konta są czyszczone i tak naprawdę może być im trochę łatwiej. Zobaczymy, co wyczarują GM-owie. Hej, może wymienimy się z Sacramento Kings. Może wyciągnijmy DeMarcusa Cousinsa za orzeszki albo coś. To był właśnie gość, którego ja bym bardzo chętnie widział w Nowym Jorku. No. Oj, DeMarcus Cousins z Nowym Jorku, oj tak. Nawet za Carmelo Antonego, niech spieprza. Tak, no, nawet za ten. A DeMarcus Cousins by w trójkątach, myślisz, że się odnalazł? By się odnalazł, tam post-upu. Oczywiście, żeby się odnalazł. Nie. DeMarcus Cousins jest dobrym podającym w miarę, chociaż no, może sprawić. Gra tyłem do kosza, będzie miał Phila Jacksona, Dereka Fischera jako mentorów. Spoko, fajnie to by wyglądało. No ale tyle o drafcie, będziemy rozmawiać sobie po finałach NBA, kiedy będzie czas na draft. Jutro mecz numer 1, Piotrka nie było na naszą zapowiedź. Jaki ty masz typ na serię Cavaliers-Hawks? Cleveland w 6. To tak jak ja, tylko to jest wybór rozumu, a wybór serca jest Hawks w 7, więc mam takie dwa wybory. Tak? Wybór serca jest Cleveland w 7. Aha, czyli... Wybór serca jest Cleveland 7, bo chcę zobaczyć, jak LeBron James w 7 meczu rzuca im 40 punktów i sam wygrywa mecz, bo Kyrie Irving już całkowicie się kontuzjuje. Tam już nikt nie gra. W piątce ma Mozgowa, ma Joe Harrisa, Matthew Dellavedovę i nie wiem, i Shauna Mariona. I wygrywa 7 mecz. O, nie chcemy czegoś takiego, no. Nie, oczywiście, niech oni że nie zdrowieją, chcemy. Niech oni zdrowieją. Zgadza się. Natomiast ja obstawiam, że LeBron James ma zbyt wielką po prostu chcicę na wygrywanie dla Cleveland i on po prostu sam przeciągnie ich do finału NBA.
I tym optymistycznym akcentem, i tym, że czarni drugi raz zostali zblowoutowani przez Turów. Oj, niedobrze, jak się rzuca 4 punkty w 15 minut prawie, między pierwszą a drugą, a właściwie końcem pierwszej połowy. Niedobrze. No. A byłeś na żywo oglądać? Nie, ja w Gdańsku jestem, więc nie oglądałem na żywo, oglądałem w telewizji. Bardzo się cieszę, bo obejrzałem tylko pierwszą połowę. Czarni prowadzili 18-13, w pierwszej kwarcie pierwsza połowa skończyła się 40-22. Więc dwa layupy w transition. Także nie wiem, kiedy oni w half-court offense zdobyli jakieś punkty. No cóż, no, defensywa Memphis Grizzlies, no. No niestety. Dobra, byli z wami Piotrek Zarychta, Krzysiek Uzdowski i Karol Milcarz. Do usłyszenia.